Cześć, witam Was w drugiej części w cyklu poświęconym kryptoadopcji. Tym razem parę przemyśleń z mojej strony natomiast na temat właśnie portfeli, czyli kolejnego elementu, który według mojej opinii ma duży wpływ na to, w którą stronę rozwój i powszechność, popularyzacja kryptowalut będzie się przemieszczać. Tak naprawdę myślę, że my jako polskie społeczeństwo jesteśmy bardzo dobrze i pozytywnie nastawieni do wszelkich nowinek technologicznych, zwłaszcza z obszaru finansów, co potwierdzają dane badania odnośnie powszechności wykorzystania nowoczesnych form płatności, takich jak na przykład karty zbliżeniowe, w ogóle płatności zbliżeniowe za pomocą na przykład urządzeń mobilnych jak smartfony, czy też popularyzacja technologii BLIK. Wszystkie te komponenty mają to do siebie, że są bardzo proste w użytkowaniu i tak naprawdę to nam jako społeczeństwu bardzo się podoba i tak naprawdę o to chodzi. Na chwilę obecną, jeśli chodzi o świat kryptowalut, według mojej opinii ta łatwość wykorzystania tego jeszcze nie jest na odpowiednim poziomie. Ten taki branżowy UX, czyli User Experience, jest to termin taki z projektowania właśnie oprogramowania między innymi, dotyczy tego, w jaki sposób dana technologia, dany projekt jest zaprojektowany, aby łatwiej się z niego korzystało właśnie bezpośrednim klientom. I tutaj może parę słów na temat właśnie portfeli. Przede wszystkim należy zrozumieć to, że mamy tak zwane portfele typu custodial i non-custodial, co już w pewnym, na tym początkowym etapie rozgranicza nam to, do jakiej grupy docelowej dane portfele są kierowane. Według mojej opinii dla osób takich typowo mało technicznych początkowo najbardziej popularne i pewnie najczęściej używane będą właśnie te portfele typu custodial, które są przynajmniej na ten moment dużo łatwiejsze w obsłudze. Natomiast charakteryzują się tym, że tak naprawdę podmiot oferujący tą usługę portfela typu custodial posiada klucze prywatne do naszego już tego portfela adresu osadzonego na danym protokole, rozproszonym na danym blockchainie i w pewnym sensie można powiedzieć, że ma on kompletną kontrolę i władzę nad tym, co z tym portfelem się dzieje. Druga grupa to tak zwane portfele typu non-custodial, które dają nam jako posiadaczom, jako użytkownikom tego portfela już w zasadzie pełną kontrolę nad środkami. Możemy wtedy sobie je łatwo importować, eksportować pomiędzy różnymi portfelami. W tej sytuacji klucze prywatne oczywiście są po naszej stronie, są po stronie użytkownika. Te klucze prywatne, klucze publiczne są to pojęcia wywodzące się z tak zwanej terminologii PKI, czyli Public Key Infrastructure. Na polski jest to często tłumaczone jako infrastruktura klucza publicznego i jest to pojęcie z zakresu właśnie kryptografii, które myślę, że na tym etapie nie wymaga większego komentarza. Po prostu jest to technologia, która umożliwia i zabezpiecza w sposób matematyczny użyteczność tego rozwiązania. Także należy zapamiętać, że mamy te dwa rodzaje portfeli i te dwa rodzaje portfeli są kierowane do różnych użytkowników, co bezpośrednio według mnie wpływa na adopcję. Sposób ich działania można powiedzieć, że jest w zasadzie bardzo podobny jak do obecnych aplikacji bankowych, czy to portfele custodial, czy non-custodial działają w oparciu właśnie o synchronizację SALT i umożliwiają transfer środków pomiędzy adresami. Tutaj może podkreślę, bo często jest to również nieprawidłowo interpretowane przez zwłaszcza osoby początkujące, że portfele tak naprawdę nie przechowują naszych środków, one przechowują adresy, które dają nam dostęp do tych środków. Całe środki są tak naprawdę przechowywane na danym blockchainie, nie bezpośrednio na naszym portfelu.
Kolejna sprawa, przykłady. Tutaj wymieniłem tylko część z nich, typu custodial, na przykład Xapo czy Free Wallet, i non-custodial portfele typu Electrum, Guarda, czy też typowo sprzętowe portfele takie jak Trezor czy Ledger. To są tylko przykłady. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek się nimi tutaj sugerował, że wymieniłem je z tego względu, że są najlepsze czy najgorsze. Po prostu to są przykłady, które chyba najłatwiej znaleźć w internecie, wybierając dla siebie pierwszy czy kolejny portfel, czy to typu custodial, czy non-custodial. Jakie istnieje ryzyko z zastosowaniem poszczególnych portfeli? Przede wszystkim dla portfeli typu custodial, czyli tych, gdzie klucze prywatne są po stronie usługodawcy, on bierze na siebie całą odpowiedzialność. Może się to wiązać z takimi sytuacjami, jak na przykład dany dostawca usługi może zostać zmuszony przez konkretne organy ścigania do blokady środków na danym adresie. Mogą występować jakieś problemy w sytuacji, czy też nawet opóźnienia w przypadku forków. To wiąże się właśnie z przeszkodami w dostępie do środków na naszych adresach. Tutaj również istnieje dosyć spore ryzyko włamania, czy to na giełdy, czy właśnie na tych dostawców usług portfelowych typu custodial, i wtedy tak naprawdę my jako użytkownicy, osoby korzystające z tego typu portfeli, nie mamy na to za bardzo wpływu. Non-custodial charakteryzuje się w zasadzie tylko tym, i to, co jest najważniejsze, że odpowiedzialność cała jest po stronie użytkownika, czyli my odpowiadamy za bezpieczeństwo, za to, gdzie przechowujemy seedy, za to, gdzie przechowujemy klucze, w jaki sposób to organizujemy, w jaki sposób korzystamy z tego. Także tutaj wszystko bierzemy na siebie i trzeba mieć tego świadomość. Oczywiście to nie jest coś, czego się należy bać i wystrzegać, tylko ważne, żeby mieć świadomość tego, w jaki sposób to działa, jaki my mamy na to wpływ i w jaki sposób my z tego powinniśmy korzystać. Kolejna sprawa w zakresie portfeli. Warto zwracać uwagę na możliwe nadużycia, na fałszywe portfele, które po prostu próbują wyłudzić klucze i dane nieświadomych użytkowników. Warto sprawdzać, skąd my te portfele pobieramy, na jakich stronach się rejestrujemy, chcąc założyć swój własny pierwszy czy też kolejny portfel. Warto zweryfikować te serwisy, poczytać opinie w internecie, przejrzeć regulamin, przejrzeć tak naprawdę, kto de facto tym usługodawcą dla nas w zakresie danego portfela jest. Jeśli chodzi o portfele typu non-custodial, czyli te, gdzie my jesteśmy już tak naprawdę odpowiedzialni za wszystko, to tutaj warto zwrócić uwagę na to, aby te portfele były otwarto-źródłowe, czyli żeby ten kod źródłowy, który później kompilowany do tej wersji produkcyjnej, do tej wersji, którą my pobieramy, był otwarty, można było to przeglądać, przechodził okresowe jakieś audyty, testy. Tutaj jeden z bardziej popularnych portfeli typu na przykład Exodus, pomimo tego, że bardzo się dobrze z niego korzysta, myślę, że ten user experience jest na odpowiednim poziomie, no niestety jednak nie jest portfelem, przynajmniej w tym momencie, otwarto źródłowym, co może powodować to, że tak naprawdę nie wiemy, co w tym programie się dzieje. Mamy dostęp do tych kluczy prywatnych, nie mamy jednak pewności, czy te klucze prywatne nasze nie są gdzieś kopiowane po stronie usługodawcy i czy on w danym momencie nie będzie miał dostępu do naszych środków umieszczonych na portfelu Exodus. Trend, w którą stronę tak naprawdę według mojej opinii te portfele wpływające na adopcję idzie. No przede wszystkim, co jest chyba oczywiste, że musimy obserwować popularyzację użycia portfeli, a ona jest z drugiej strony zależna właśnie od łatwości ich wykorzystania, użytkowania przez takiego nie power usera, czyli użytkownika, który nie jest użytkownikiem technicznym. Tutaj w parze z tym, z tą łatwością użycia danego portfela powinno przynajmniej w dużym stopniu iść bezpieczeństwo i nad tym również dostawcy danych portfeli powinni się skupić.
To wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek kryptoadopcji poświęcony portfelom. Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Wszelkie te grafiki znajdują się w formie takich pigułek wiedzy na profilu na serwisie Instagram. Także również zapraszam do śledzenia mojego konta na tym serwisie społecznościowym, gdzie również propaguję konkretną wiedzę użytkową w zakresie kryptowalut. Dziękuję, cześć.